Louvre dawniej był pałacem królewskim, lecz dzisiaj mieści największe na świecie muzeum sztuki oraz wiele instytucji o charakterze naukowym. Ponadto stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów orientacyjnych Paryża. Położony jest przy prawym brzegu Sekwany w obrębie pierwszej dzielnicy. W obecnym stanie Louvre jest dziełem renesansowej, barokowej, klasycystycznej i eklektycznej architektury, a jego poszczególne elementy tworzą potężny gmach zbudowany na planie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Składa się z trzech części. Najstarszej, wschodniej, z zabudowaniami wokół Cour Carrée, południowej z XVII i XVIII wieku oraz północnej z pierwszej połowy XIX wieku. W kompleksie budynków o całkowitej powierzchni wynoszącej ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych znajduje się muzeum liczące około 35 tysięcy dzieł sztuki światowego dziedzictwa od czasów najdawniejszych po połowę XIX wieku. W tym tych o największej sławie, jak na przykład stela z kodeksem Hammurabiego, Nike z Samotraki czy Mona Lisa. U schyłku XII wieku król Filip II August wzniósł w tym miejscu zamek warowny. W drugiej połowie XIV wieku Karol V Mądry uczynił z zamku rezydencję królewską. W XVI wieku Franciszek I zamienił tę budowlę w monumentalny renesansowy pałac. W XVII wieku Ludwik XIV przeprowadził się do Wersalu, natomiast w Luwrze zostawił bogatą kolekcję dzieł sztuki antycznej. Podczas rewolucji francuskiej Zgromadzenie Narodowe wydało dekret o zamianie królewskiego pałacu na muzeum. Za panowania Filipa II Augusta wzniesiono poza murami Paryża zamek warowny w celu zabezpieczenia miasta od północnego zachodu, gdzie spodziewano się ataku. Fragmenty zamku widoczne są w podziemiach, które stanowią dziś rezerwat archeologiczny, stanowiący część ekspozycji poświęconej historii Luwru. W drugiej połowie XIV wieku Karol V przebudował warownię w reprezentacyjny zamek. Nieco wcześniej zamek został włączony do miasta, ponieważ Paryż otoczono nowym pierścieniem murów. Monarcha przeniósł swoją siedzibę ze starego zamku położonego na wyspie Cité. Zamek miał plan zbliżony do kwadratu. W narożach były okrągłe w planie baszty, częściowo wtopione w lice murów. Ponadto w każdej elewacji były pomniejsze baszty. Od strony wschodniej para baszt flankowała główną bramę. Do tego zamek był otoczony własnymi murami. Sam budynek zamku zajmował 1/4 zabudowań wschodniej części obecnego Luwru, czworoboku wokół dziedzińca Cour Carrée. W XVI stuleciu za panowania Franciszka I i Henryka II od 1546 roku rozpoczęto przebudowę zamku w stylu francuskiego renesansu. Nowa budowla na samym początku była zaprojektowana tak, że miała mieć plan prostokąta z wielkim dziedzińcem. Jednakże ostatecznie architekt przyjął plan kwadratu. Za życia pierwszego architekta wzniesiono jedynie część skrzydła zachodniego od strony południowej. Jest to najstarsza część obecnego Luwru. Architekt swobodnie zastosował tu formy klasyczne, łącząc je z francuską tradycją. Za panowania Katarzyny Medycejskiej powstała koncepcja połączenia istniejących zabudowań Luwru z budowanym wówczas pałacem Tuileries. Za panowania Henryka IV ukończono małą galerię i rozpoczęto pracę przy Wielkiej Galerii. Ostatnia faza budowy Luwru łączy się z osobą Napoleona III. Zabudowania nazwane Nowym Luwrem przylegają symetrycznie do zachodniego skrzydła z XVI wieku. Mają charakter eklektyczny z przewagą elementów klasycyzujących. Łączą się ze starszymi pawilonami, tworząc po trzy pary dziedzińców wewnętrznych. Walki podczas Komuny Paryskiej spowodowały znaczne zniszczenia zabudowań, przede wszystkim Tuileries. Pałac ten spłonął, a następnie rozebrano go, zachowując tylko dwa narożne pawilony. Niemal w całości elewację Luwru zdobi bogata dekoracja rzeźbiarska z okresu od XVI do XIX wieku. Przeważają dzieła rzeźbiarzy z XIX stulecia. Najstarsze rzeźby i reliefy zachowały się na zachodniej elewacji. Ponadto wyróżniają się wielkie zespoły rzeźb stanowiące jednolitą całość. Nisza elewacji północnej zdobi wielki cykl rzeźb z przedstawieniami postaci mitologicznych, zaś elewację tzw. Nowego Luwru zdobi cykl sławnych mężów Francji. 86 pełnoplastycznych rzeźb.